Cześć, witajcie, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Wiecie co, ja chyba wam nie będę pisał o przerwach, że coś będę planował, bo widzicie, znowu następny dzień przyszedł i znowu robię, nie? Ale to może przerwę wam zrobię, bo ja to nagrywam w sobotę, a publikacja prawdopodobnie będzie we wtorek, także jeszcze się zastanowię, nie? Bo wy pewnie też będziecie chcieli troszkę odpocząć ode mnie, bo to jest normalne. Nie. Dobra, ale nieważne, to już zależy ode mnie. Będziecie chcieli później sobie obejrzeć, to sobie obejrzycie później. A teraz przechodzimy do tematu. Pokażę wam aplikację kalendarza od Xiaomi. Czyli ona obsługuje kalendarz Xiaomi, który pozwala ona na synchronizację kont kalendarza. Przepraszam. Pozwala na synchronizację kalendarza z kontem Xiaomi i kontem Google, nie? No, jak zwykle o czymś zapomniałem. Przepraszam, raz na chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Czasami mogę mieć takie problemy, czasami z mową. A zresztą może wiecie, nie? O tym, jak jesteście moimi subskrybentami, to na pewno o tym wiecie. Także proszę się z tego nie śmiać. Bo takie coś to jest męczące i nieprzyjemne. Także jedziemy. Bo pamiętajcie, jestem osobą niepełnosprawną. Także żeby nie było. Nie? A teraz wracamy do tematu. Pokażę wam aplikację Xiaomi i ona pozwala na obsługę kalendarza na Xiaomi, czyli on będzie zapisywany lokalnie i zsynchronizowany będzie z chmurą Xiaomi Cloud. A nawet konto Google jest obsługiwane. Także zobaczcie. Mamy aplikację wideo, która obsługuje YouTube'a. Mamy obsługę YouTube'a w aplikacji muzycznej. To mamy też aplikację kalendarza, która obsługuje kalendarz Google. Także zobaczcie. Jedziemy. Mam to tutaj w akcesoriach, ale uwaga, jeśli będziesz chciał sobie synchronizować kalendarz z Xiaomi, to musisz to włączyć w ustawieniach systemu. Wchodzimy w ustawienia systemu, szukamy teraz zakładki kontekst, no tak, rozglądam się tutaj, bo tutaj coś się dzieje. Dobra, otwieramy kontekst Xiaomi. W ustawieniach logujesz się na nie, jeżeli nie jesteś zalogowany. Robiłem film o tym, jak to zrobić. Pierwszy na playlistie. Jeżeli jesteś zalogowany, to otwierasz zakładkę chmura Xiaomi. I tu włączasz synchronizację kalendarza. Proszę bardzo. Tyk. O. I teraz będziesz sobie mógł synchronizować kalendarz lokalny zapisany w chmurę. W telefonie z chmurą Xiaomi. Dobrze, jedziemy. W końcu. Otwieramy aplikację kalendarza i wygląda ona tak. Do góry mamy taki interfejs. Tu sobie możesz zmienić wygląd, widok kalendarza, skalę miesięcznej na tygodniową. To wygląda to tak, jak na koncie Google. Dokładnie, bardzo podobnie. Dalej mamy skalę dzienną. Również tak to wygląda, bardzo podobnie do kalendarza Google. I skalę wydarzeń, czyli po prostu harmonogram. Jak w Google się nazywa to harmonogram, a tutaj to się nazywa wydarzenia po prostu. I tak. Włączę sobie skalę miesięczną i jak wygląda tworzenie wydarzenia. Jestem z powrotem. Jakby mi czasami telefon zadzwonił, to ja najwyżej zatrzymam nagrywanie i to wytnę, nie? Z filmu. Bo tak może być. Bo próbowałem się z kimś połączyć, ale no, bo miałem taką potrzebę. Ale dobra, no, wracamy do tematu. Jak wygląda tworzenie wydarzenia? Mamy tak, cztery zakładki. Wydarzenie, urodziny, rocznica i odliczanie czasu. Mamy tak, tu wpisujemy sobie nazwę wydarzenia. Już nie będę może pokazywał, nie? Wszystkich opcji, jak one działają, tylko je przedstawię, bo to wygląda tak samo jak w kalendarzu Google. Bardzo podobnie.
Więc nie będę się wypowiadał, co to znaczy cały dzień, co to znaczy od i do i tak dalej. Jak będą pytania, to pisać w komentarzu. Cały dzień możemy włączyć, czy wydarzenie jest właśnie całodniowe. Tu wpisujemy sobie nazwę, na przykład test. Nie, dalej mamy powtarzanie, możemy zdefiniować, czy jest powtarzanie, czy nie. A jeżeli jest, to jakie? Tu macie różne opcje, sobie zatrzymajcie film i sobie sprawdźcie. Dalej mamy przypomnienie, możemy skonfigurować. Zobaczcie, jest tych opcji trochę do wyboru, jak widać, nie? I możemy wyłączyć przypomnienie całkiem. Też. Dalej mamy konto, czyli właśnie kalendarz. W którym miejscu ma się to ten cały to wydarzenie pojawić i mamy do wyboru kalendarz, konto Xiaomi, czyli to jest właśnie to, co mówiłem na początku. To jest kalendarz lokalny, który jest zapisany w pamięci telefonu i on się synchronizował będzie co jakiś czas z kontem Xiaomi. Ale to nie jest tak, że ty sobie będziesz mógł potem wejść na przeglądarkę i tam mi.com. Nie, czy tam i.mi.com i tam będzie kalendarz. Tak nie jest, bo tak myślałem, że tak będzie, nie? Przeglądarkowej wersji nie ma póki co na czas nagrywania filmu. To tylko się synchronizuje, przepraszam, zatrzymałem się kamera. To się tylko synchronizuje w ramach kopii zapasowej. Z góry przepraszam bardzo ten widok trzęsącego się obrazu, ale tu coś mi się ruszyło. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkodzi, nie? Bo prawdopodobnie ruszyłem też kopłem nogą biurko i dlatego się potrząsło. Dalej mamy familijne praca, to są wszystko już moje kalendarze na koncie Google. Ida.bystrzykła1wp.pl, to jest mój adres e-mail, on jest jawny na moim kanale, także spokojnie. Może on być widoczny, bo ja ujawniłem na kanale mój e-mail, także spokojnie. To jest mój główny kalendarz Google. Bez żadnej etykietki. Ja wam pokażę to na przykładzie kalendarza Google, jak działa. Nie? Dodawanie wydarzeń. Bo nie będę przeciągał filmu. Wybieram sobie konto Google i potem mamy strefę czasową do wyboru. Goście, tu sobie wpisujesz właśnie e-maila. Osób, które mają otrzymać od Google wiadomość, że zapraszamy nas, zaproszenie do wydarzenia. Tak w kalendarzu Google jest. Dalej mamy lokalizację, możemy wprowadzić i opis, czyli jakiś taki komentarz. Jeszcze możemy dodać, zapomniałem oczywiście o najważniejszym, dacie, jak ustawić datę. Od do. Czyli tu od, oj, dwa razy mi się klikło. Od, tu wybierasz sobie datę i godzinę. I do, nie? Ja wybiorę sobie całodniowe, bez opis określonej godziny. I wybiorę sobie sobotę, czyli dzisiejszą datę, nie? Na przykładu po prostu tylko. I klikamy zapisz, czyli ptaszek, bo tu do góry mamy krzyżyk, to jest anuluj, a ptaszek to jest zapisz. Tyk, poszło. Poszło na kalendarz Google. I teraz udowodnię wam, że to działa, więc zabiorę tego radnego. Zablokuję ekran, żeby nie kliknąć niczego przez przypadek. Zabiorę mojego S20. Otwieram kalendarz Google. Ten oficjalny klient kalendarza Google, od Google, proszę. Mamy widok harmonogramu i pojawił się test. Czyli to wydarzenie, które dodałem. Pokażę wam może na widoku miesięcznym. O, proszę, mamy datę i jak widzicie pojawił się test. Na tutaj 30 kwietnia. Gdzie to jest? Tu. Proszę bardzo, nie? I mamy, zsynchronizowało nam się, aplikacja dodała go, Xiaomi go dodała do kalendarza Google, nie? No, taka ciekawostka, nie?
Możesz sobie korzystać, jak chcesz, z aplikacji Xiaomi'ego. Tylko bez w inne miejsce położyć ten telefon i wracamy do aplikacji Xiaomi. Podczas dodawania wydarzenia tym krzyżykiem możesz wybrać sobie kontę Xiaomi, ale jeżeli wybierzesz kontę Xiaomi, to masz mniej danych do możliwości do ustawienia. Wszystkie te same, ale nie możesz ustawić gości. Nie możesz dodać. Tylko i wyłącznie. Taka jest różnica tylko. Nie? Ale to pozostałe ustawienia są identyczne, więc nie będę wam pokazywał i dodawał, bo nie udowodnię wam, że synchronizacja działa, bo nie mam drugiego urządzenia Xiaomi, żeby wam to pokazać, nie? A przez przeglądarkę się do kalendarza Xiaomi nie dostaniemy, bo nie ma takiej opcji. Dobra, jedziemy dalej. Kolejną fajną opcją są urodziny. Co to jest? Możesz tutaj sobie wpisać imię osoby, którą chcesz dodać do kalendarza, ale to działa tylko w przypadku Xiaomi. Na konto Google już tego nie dodasz. Piszesz oczywiście swoje imię. No, do oczywiście przykładu. Dalej dodajesz sobie przypomnienie o urodzinach, kiedy masz się pojawić. Zaimportować kontaktu możesz, urodziny i kiedy. Czyli kiedy te urodziny się odbywają. Możesz sobie określić, wprowadzić rok, czyli tu wprowadzasz datę urodzenia. Jeżeli wybierzesz z rokiem, tak jak ja zrobię teraz, oczywiście byle jaką, żeby nie podać prawdziwych danych, bo tak się nie powinno robić. Wybieram 2004 i 30 kwietnia, albo chociażby tego 1 maja. Tak, proszę bardzo. I klikamy OK. Cyk. I co to zmieniło teraz? Przejdźmy sobie teraz do tego maja. A nie, musimy... Oj, odrzuciłem zmianę, wiecie? A nic, piszemy jeszcze, robimy jeszcze raz. Tak czasami bywa. Przypomnienie. Importowanie z kontaktów, tak, i jeszcze kiedy, czy data tego 1 maja. Był 2000, no niech już będzie ten 6, bo to już akurat nie ma znaczenia. I zapiszemy, chcę wam tylko pokazać, co to urodziny dają. Zapisałem i teraz jak przejdziemy sobie na datę właśnie, którą dodałem, czyli 1 maja. Maj i 1. I to mamy, jak widzicie, Dawid obchodzi urodziny. I możemy sobie kliknąć i nam pokazuje i które urodziny, nie? A jeżeli nie określisz roku urodzenia, to po prostu będzie napisane, że urodziny, a nie będzie napisane, która, nie? I po kliknięciu dowolnego rodzaju wydarzenia możesz sobie tu jeszcze je wyedytować. Albo tutaj usunąć, nie? Jak wybierzesz sobie wydarzenie. Czekajcie, muszę kliknąć urodziny, bo będą mnie dopiszczały, muszę je usunąć. I wam powiem, że ten system MIUI jest bardzo udźwiękowiony. Posłuchajcie. Kliknę usuń. Pst. Tak jest taki szum, nie? Na święto pracy, bo to jest wiadomo, 1 maj. Nie? Dobra. No to więc tak to wygląda. Tu do góry na dole mamy po prawej jeszcze możliwość skoczenia do obecnej daty szybko, nie? I jeszcze mamy kolejne rodzaje wydarzeń do dodania. Mamy jeszcze rocznica. To też jest synchronizowane wyłącznie z kontem Xiaomi. Nie z kontem Google. A te urodziny to co roku właśnie będzie się pokazywało, że dana osoba obchodzi te i te urodziny. Te 15, 16, 17 i tak co roku, nie? Szkoda, że też kontem Google nie działa, bo bym sobie tak porobił.
Tu wydarzenia, czyli sobie, tu może sobie dodać rocznicę jakąś. Czyli to sobie dodajesz na wydarzenie, które się kiedyś odbyło w przeszłości. Na przykład ślub. Albo jakieś takie dla ciebie ważne wydarzenie. No chociażby ten cały ślub. Proszę bardzo. I tu wybierasz kiedy, czyli kiedy się to wydarzenie odbyło, nie kiedy dodajesz wydarzenie, tylko kiedy się odbyło, kiedy się ten ślub niby odbył. No niech będzie znowu maj, albo czerwiec. Czekajcie, muszę to zawiesiło. Aha, bo to w przeszłość. No to dobra, no to niech będzie 2010 rok i niech będzie ten czerwiec na przykład i 29 na przykład. To jest wyłącznie przykład, nie? I klikamy OK. I tu wybieramy jeszcze przypomnienie, czy ma się wyświetlić i kiedy. I zapisujemy. Pyk. I co teraz to zmieniło? Wchodzimy na widok roczny, czy widok całego roku. Szukamy tego jeszcze raz, żeby przejść. Nie. Obecny rok. Szukamy czerwca i tej daty obecnej, którą wpisałem, czyli to był 29, jak dobrze pamiętam. Tak, proszę bardzo. I mamy wydarzenie na liście, możemy sobie kliknąć i pokazuje nam się, że 2010 rok, 29 czerwca i 12 lat od ślubu minęło, nie? Takie urozmaicenie, po prostu która rocznica się już jest, nie? Danego roku, danego wydarzenia. Też taka ciekawostka, nie? Może się komuś to przydać. Możesz sobie wpisać datę wesela, datę, o znowu zacząłem wam obrazem, przepraszam was. Datę ślubu, komunii, jakiejś imprezy rodzinnej i sobie po prostu możesz potem sprawa sprawdzać, który to już rok jest, nie? Od taką, mówię, taki bajer. Klikam usuń. O, nie usunąłem chyba tego. I ostatni rodzaj wydarzenia, obecna data, czyli gwiazdka, czyli odliczanie czasu. To działa na odwrót jak w stosunku do rocznicy. Czyli tu dodajemy wydarzenie, które się odbędzie w przyszłości, nie w przeszłości. Nie kiedy się odbyło kiedyś, wstecz, tylko kiedy się odbędzie do przodu. Czyli na przykład wydarzenie, na które bardzo czekamy. Wpisujemy na przykład czasy. O, kiedy się te czasy mają odbyć? 22 roku na przykład, lipcu. I na przykład 15 lipca albo 16. Nie? No chociażby. Klikamy OK. I jeszcze możesz przypomnienie sobie skonfigurować, jak prędzej, nie? Było. Zapisujemy. I co teraz? Przechodzimy do. Nie musimy już do żadnej daty przechodzić, bo to będzie przy każdej dacie będzie to powiadomienie. To wydarzenie. Bo tu nam pokazuje, ile dni zostało. Od danej daty do danej daty. Czyli po prostu ile dni zostało na przykład do tych czasów. Nie? Też taka fajna ciekawostka. Jak wybierzemy wcześniejszą datę, to będzie większa wartość. No, też taki fajny bajer, nie? Ja sobie to pozwolę usunąć, bo nie chcę, żeby powiadomienia mi jakieś przychodziły. To również przychodzi. Będzie synchronizowało się wyłącznie z kątem Xiaomi. Tak jak rocznica i ta. Rocznica i ten, jak to się nazywa? No zapomniałem, muszę sprawdzić. Urodziny, no, rocznica i urodziny. Czyli urodziny, rocznica i odliczanie działa wyłącznie z kątem Xiaomi.
A wydarzenie zwykłe, takie standardowe, to po prostu synchronizować możesz też z kontem Google. To też jest ciekawą sprawą, moim zdaniem. Dobra, to byłoby tyle. Najważniejsze funkcje, to teraz pozostałe, o takie dodatkowe pan już tylko pokażę. Co tu możemy sobie zrobić jeszcze? To widok, tutaj to jest możliwe zmiany widoku, to co pokazałem. Menu. Co w tym menu mamy? Szukaj, to po prostu wyszukiwarka wydarzeń, zapisane w kalendarzu Google i Xiaomi. Dalej mamy skład do daty, czyli po prostu możliwość szybkiego przeskoczenia do wybranej daty. Tutaj wybierasz na przykład któryś rok i po prostu wskakujesz. A ten niebieski guzik, to niebieskie kółko, to jest skoczenie do obecnej. Dalej mamy oblicz datę. Tu sobie możesz obliczyć datę, czyli dowiedzieć się, jaka jest data przed lub po określonym dniu. Czyli tu wpisujesz datę, dzień, od którego chcesz dodać bądź odjąć datę i tu wybierasz czy w przód, czy w tył liczysz i ile dni. Na przykład 20 w przód. I dostaliśmy wynik, że wtedy będzie 20 maja 22 roku, nie od dzisiejszej daty, czyli wtedy kiedy nagrywam to jest 30 kwietnia. Dobra, co jeszcze? W tym oblicz datę masz jeszcze interwał. A co to jest interwał? Interwał to po... A to jest to słowo, to jest anglicyzm. Od angielskiego słowa interwał. A interwał to po angielsku różnica. Czyli po prostu tu możesz sobie dodać, sprawdzić różnicę między datami. Wybierasz początkową datę i końcową datę. Na przykład końcową oczywiście w cud czy w tył, to już zależy od ciebie. Na przykład 20 roku, styczeń, albo no. I na przykład 23. I klikamy OK. I dostaliśmy, i oblicz, i dostaliśmy wynik. Czy to jest 828 dni przed. O, to co, no, czyli dostaliśmy, że tyle dni do tyłu jest, nie? Względem dzisiejszej daty, tutaj, albo tej początkowej, którą tutaj wybrałeś od. Nie w tym polu od. No, tak to wygląda. Co jeszcze? Ustawienia. Tu tych ustawień nie ma już za dużo, także spokojnie, już niedługo będzie koniec. Konta kalendarza. Tu sobie możesz dodać, zaznaczyć kalendarze, na który chcesz operować. Widzicie, tutaj mam kalendarz konta Xiaomi, jeżeli go nie chcesz, to po prostu go wyłączasz, nie? Ale to po prostu się nie logujesz do konta Xiaomi, do systemu. A jeżeli jakby się, pewnie się pojawi pytanie, o to konto Google, to ja musiałem się tutaj jakoś logować. Z tego co pamiętam, to mnie zapytało tylko o dostęp do konta Google czy coś. Musiałem wybrać logowanie konta Google czy coś i po prostu hasło wpisać chyba tylko. A jak to się stało, jak pierwszy raz uruchomiłem tą aplikację tego kalendarza, MIUI, nie? To wtedy właśnie mnie zapytało, czy chcę kalendarz Google, czy coś takiego. Ale czytałem w internetach, że nie zawsze się to dzieje. Jeżeli ci się tak nie stanie, to po prostu automatycznie będziesz zalogowany. Bo raz mi się tak stało, ale jak ja wyczyściłem telefon do fabryki, tak, bo mojemu tacie dałem jakiś starszy, bo już prędzej testowałem tę aplikację, to po prostu mi się nie pytał już, nie? Mogłem się automatycznie po zalogowaniu konta Google do systemu w Androidzie, żeby się do sklepu Play dostać, to już byłem tutaj też zalogowany. To już, jak będziesz miał problem, to pytaj. To spróbujemy zaradzić. Tu możesz sobie dodać właśnie więcej kont. Obsługiwany jest jeszcze Exchange, czyli Microsoftowa usługa typu Exchange Active Sync.
I Google. Możesz jeszcze jedno konto Google dodać do systemu i wtedy będziesz miał dwa kalendarze Google, nie? Na przykład jak masz firmówkę jeszcze, albo jak masz z pracą związany kalendarz, czy szkołą. Dobra? Dalej. Strefę ta słowa. Tu wybierasz, włączasz, możesz użyć domowej strefy czasowej. To ci się może przydać na przykład jak podróżujesz i jesteś za granicą. Jest inny czas. To wtedy ten kalendarz, ta aplikacja kalendarza odcinkowego będzie brała to pod uwagę. Dzięki temu ona będzie dostosowywała się do czasu. Wyświetla godziny wydarzeń z domowej strefy czasowej podczas podróży. Czyli będziesz miał godziny domowe. A jak to wyłączysz, to będziesz miał godziny podróżnicze. Po prostu monetę jeszcze kumasz. Tygodniowe dni wolne, to sobie możesz skonfigurować, kiedy masz dni wolne. NDZ jest dniem wolnym, czyli NDZ, no ale na ja, niedziela jest dniem wolnym, ale nawet teraz spałe. Niedziela jest dniem wolnym. No ale jest oczywiste, mam nadzieję. I tutaj możesz jeszcze miesięczne dni wolne skonfigurować. Każda druga sobota jest dniem wolnym i każda druga i czwarta sobota są dniami wolnymi. Tu sobie możesz te dni wolne skonfigurować. Nie, tego nie klikniesz. A nie, możesz włączyć sobie tylko. O. Każda druga sobota i każda druga i czwarta sobota. Nie? Własnych dni wolnych nie ustawisz. Początek tygodnia możesz wybrać, bo dla niektórych na przykład niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, jak jest w tygodniu religijnym, kościelnym. Ale tydzień taki kalendarzowy to pierwszy tydzień to jest poniedziałek. Pierwszy dzień to jest poniedziałek oczywiście. Cofnięcie zgody. Ja wam, jak mówiłem, robiłem film o kalendarzu, o film o panelu sterowania, to mówiłem wam, że cofnięcie zgody to jest ochrona prywatności. A tak nie jest, moi drodzy. Cofnięcie zgody służy do tego, żeby Xiaomi mogło skasować dane, które wybrało. To się może przydać, jak nie chcesz już korzystać z ich usług. Bo jak ja to wycofałem, to potem znowu mnie poprosili o zgodę i się to włączyło z powrotem. Więc no, mam nadzieję, że kumasz. To służy po to, żeby móc usunąć dane z ich chmur, serwerów. Wtedy na przykład, jak już nie masz telefonu Xiaomi, albo wtedy, kiedy już nie chcesz używać ich usług. Pokaż numery tygodnia. Możesz to włączyć. Bo w widoku miesięcznym masz po lewej stronie tutaj dni, numery tygodni. Jak w kalendarzu Google też tak jest. Dalej mamy notatki. Na temat opcji notatki się nie wypowiem, bo jest notatnik od Xiaomi, o którym też będzie kiedyś film, ale on to się chyba jego nie tyczy. Bo tu jest opisane, dodaj swoje codzienne zadanie i notatki do kalendarza. Ja szczerze wam powiem, nie wiem co ta opcja robi, bo ja wam pokażę, że jest kalendarz. Kalendarz, notatnik. Proszę, to jest notatnik od Xiaomi i w ustawieniach chmury też możesz sobie włączyć tutaj synchronizację notatek. Ja sobie to powłączałem, ale to u mnie to nic nie zmieniło. To nie dodaje żadnych notatek. Ja nie wiem o co chodzi, więc się nie wypowiem. Dobra, co dalej? Więc ja sobie to wyłączyłem, bo miałem to włączone. Dalej mamy przypomnienia. To sobie możesz skonfigurować przypomnienia. Domyślne. Nie przypominaj, tak? Wcale możesz wyłączyć wszystkie przypomnienia, powiadomienie i tu możesz sobie dźwięk wybrać wibrację, wyłączyć bądź włączyć i dźwięk wybrać.
powiadomienia. Oczywiście zezwolić na dostęp trzeba do plików, to jest, mam nadzieję, oczywiste. I możesz wybrać jeszcze alarm. Ty po prostu możesz wybrać dźwięk, taki dzwonek, nie? Weak ringtone. Ty po prostu dzwonek. Alarmu. Ustawić jako przypomnienie. A ja polecam wybrać sobie powiadomienie. Dobra? Dalej mamy domyślny czas do całodniowego przypomnienia. Możesz wybrać domyślny czas przypomnienia. Czyli taki tutaj domyślny czas podczas, czekajcie, podczas tworzenia wydarzeń. To tutaj możesz wybrać sobie domyślny czas dla całodniowego przypomnienia. Tutaj. Tak. Bądź dla wydarzenia z określonym czasem. No już niedługo koniec, bo już za dużo już ustawień nie ma tutaj. Tak, no, dalej mamy politykę prywatności, możesz poczytać sobie jeszcze i wersję aplikacji wyświetlić. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się film podobał. Piszcie, co o tym myślicie. Czy macie telefon Xiaomi bądź Poco, które mają system MIUI i to korzystacie z aplikacji kalendarza od Xiaomi'ego. I przypominam, że ten film będzie publiczny prawdopodobnie dopiero po weekendzie. Bo mówiłem, że po weekendzie to po weekendzie, nie? Ale nagrać sobie mogę go oczywiście prędzej, nie? I zachować na dysku, czy tam ustawić, żeby się samo opublikowało. Bo tak też można niezaplanowaną publikację zrobić. Także widzimy się w kolejnym materiale, który będzie prawdopodobnie, bo dla was widocznie ten film jest prawdopodobnie od 2 maja, czyli od poniedziałku. Zaraz zobaczę, żeby się nie pomylić dokładnie. Czy ten o kalendarzu właśnie teraz, który nagrywam 30 kwietnia, będzie publiczny dla was 2 kwietnia. Jest publiczny od 2 kwietnia, nie? Bo jak wy już to oglądacie, to już jest po publikacji. Nie? No. Ale ja dla siebie, żeby już mieć też coś do przodu zrobione, to sobie fajnie nagrywam po kolei, nie? Wtedy, kiedy mam czas i możliwości, żeby mieć po prostu coś zrobione, nie? No, mam nadzieję, że to wam odpowiada, bo widzę, że nikt ode mnie specjalnie nie odchodzi, a dochodzi. Dochodzą kolejni subskrybenci. Także podobają wam się moje materiały z tego, co widzę. Nie? I nie mam żadnej krytyki co do jakości mojej mowy i tak dalej. Więc super, dzięki za to, bo mnie to mobilizuje. Nie? I już samo oglądanie mnie, tak powiem, satysfakcjonuje. A tym bardziej subskrypcja, a ewentualnie udostępnienie filmów. Bo róbcie to swoim znajomym, pokazujcie mój kanał, bo to się komuś może przydać. Nie? Mam fajnych materiałów, trochę ciekawych, nie? Także, no, także takie zakończenie. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.